Państwu, nazywam się Agnieszka Jereczek, pracuję w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na stanowisku specjalisty do spraw rolnictwa ekologicznego. Nie ulega wątpliwości, że rynek produktów ekologicznych ciągle się rozwija i zmierza w kierunku przetwórstwa oraz udoskonalania gotowych już produktów do spożycia. Jednym z dowodów z pewnością na to są jedne z największych międzynarodowych targów żywności i produktów ekologicznych Biofach w Norymberdze, odbywające się w dniach od 15 do 18 lutego tego roku. Na 8 halach o powierzchni około 81 tysięcy metrów kwadratowych, 2785 wystawców ze 134 krajów prezentowało nie tylko żywność ekologiczną, ale również naturalne kosmetyki i wiele innych produktów. Ponad 50 tysięcy odwiedzających miało okazję zapoznać się nie tylko z ofertą produktów do spożycia, ale również stoiska promujące żywność ekologiczną. Również przedstawiano wiele konferencji tematycznych związanych z rolnictwem ekologicznym. Pomorscy producenci i przetwórcy żywności ekologicznej postanowili również odwiedzić Centrum Ekologicznego Świata, czyli Norymbergę, i rozwiać swoje wątpliwości co do potencjału tkwiącego w żywności ekologicznej. W dniach od 15 do 17 lutego 2017 roku odbył się wyjazd studyjny dla 25 osób zrealizowany w ramach projektu Biofach Zielone Innowacje. A teraz serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z wideorelacją z tego wyjazdu. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się nie tylko z ofertą targów, dostępnością innowacyjnych produktów, ale przede wszystkim nawiązać kontakty z wystawcami, wymienić się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Była to doskonała okazja, aby zintegrować środowisko osób działających w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Producenci i przetwórcy ekologiczni, doradcy rolni oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.
Największym jednak sukcesem wyjazdu stały się rozmowy o konieczności powstania grupy, zrzeszenia czy też formacji pomorskich producentów i przetwórców produktów ekologicznych oraz podniesienie świadomości o randze produktów i żywności ekologicznej. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tego typu imprez promujących rolnictwo ekologicznie. Niejednokrotnie bywają one inspiracją dla producentów, jak i przetwórców żywności ekologicznej.